panie marszałku, nieobecna pani minister, ale i obecni przedstawiciele pani minister, Wysoka Izbo. Był taki wielki reformator także w kwestii wychowania, Jan Jakub Rousseau, który pisał traktaty o wychowaniu dzieci i młodzieży, a jednocześnie całą piątkę swoich dzieci oddał do przytułków. Tak mniej więcej wygląda rozdźwięk między tym, co państwo mówicie na temat polskiej szkoły, a tym, co tak naprawdę robicie. To jest kwestia odpowiedzialności moralnej, odpowiedzialności nie tylko politycznej, odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami co do tego, w jakim stanie polską szkołę się zostawia, w jakim stanie, w jakiej jakości, jak uposażoną i z jakim programem nauczania dzieci. Niestety dzisiejszy strajk nauczycieli jest wyrazem nie tylko potrzeb materialnych tej grupy zawodowej, ale jest także strajkiem wobec protestem, wobec całej sytuacji, jaką państwo spowodowaliście w polskiej szkole. Cały szereg nieudanych reform to jedno, ale mówię o tym wymiarze moralnym, dlatego że pani minister nieustająco mija się z prawdą, kiedy nawet czasami próbuje się z nauczycielami nieudolnie porozumiewać, to pełne usta ma frazesów, niewiele wie o tym, co tak naprawdę się dzieje w polskiej szkole. I proszę mi powiedzieć, co to jest za minister edukacji, który nie potrafi zaprotestować przeciwko paleniu książek w Polsce XXI wieku. Gdzie jest minister edukacji? Jaka jest jego rola? Nie tylko, że szkoła została zniszczona przez panią minister Zalewską, ale także sama w sobie nie potrafi być wzorem dla nikogo. Pan poseł Lech Kołakowski.